Kochani. Tym razem jestem w innym miejscu. Moja tułaczka dalej trwa. Minęło półtora miesiąca, odkąd wyrzucono mnie z mojego domu, nie dając żadnej, bez żadnego dokumentu, bez żadnego prawa. Dzięki działaniom pewnego miłego pana dowiedzieliśmy się, że było działanie prewencyjne. Nie ma żadnego dokumentu, a Ogląd domu, czy rzeczywiście coś się dzieje, czy nie, będzie zrobiony 1 grudnia. Także nie życzę nikomu, aby spotkało go coś takiego. Proszę Was o modlitwę za moje zwierzęta, które również prewencyjnie zabrano, no bo ja jestem bezdomna. I dlatego należy mi zabrać wszystko. Najlepiej, żebym umarła, bo. Wtedy wiadomo, był człowiek, był problem. Nie ma człowieka, nie ma problemu. Mam nadzieję, że ludzie, którzy popełnili takie bezprawie, zostaną przykładnie ukarani. Mam nadzieję. Ale to tyle, jeśli chodzi o mnie. Po prostu chciałam Wam wytłumaczyć, że jestem w zupełnie innym miejscu. Jestem już poza Warszawą. I usiłuję jakoś przetrwać, ale bardzo trudno mi idzie. No cóż, niedługo będą znane wyniki Exit Poll, które jak wiemy mogą być błędnymi rezultatami, ale wydaje mi się, że po prostu warto zastanowić się, co nas czeka. Prawdopodobnie wyniki, które otrzymamy, nie pozwolą na żadną zmianę, a sytuacja jest taka, że kontynuowanie tego, co było, po prostu jest już niemożliwe. Dlatego o najprawdopodobniej trzeba się liczyć z impasem związanym ze sformowaniem nowego rządu. No cóż, wiadomo, że z bankrutem nikt nie będzie chciał wchodzić w układy, dlatego sprawa będzie skomplikowana. W najlepszej sytuacji będą nas czekać kolejne wybory, prawdopodobnie na wiosnę kiedy już będzie wiadomo, że żadna siła polityczna nie będzie w stanie samodzielnie rządzić. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że jest w tej sytuacji jedno ogromne zagrożenie, a mianowicie, że zamiast nowych wyborów będą, będzie nas czekał tak zwany rząd techniczny. Chciałam powiedzieć, że to zostało wprowadzone we Włoszech, mówi się o ewentualnym wprowadzeniu tego, Ponownie we Włoszech, a mianowicie w sytuacji, kiedy od rządów został odsunięty Silvio Berlusconi też absolutnie bezprawnie, wyłącznie przez działania rynku, w którym silne Włochy nie były wygodne, a więc przede wszystkim chodziło o, o dwa kraje, które mają przypisały sobie czołową rolę, jeśli chodzi o Unię. Także po prostu Włochy trzeba było. Likwidować, a rząd techniczny, reprezentowany przez banksterów, takich jak Mario Monti, zarządził przede wszystkim tak zwaną politykę austerity, czyli zwiększenie płatności, zwiększenie wydatków, zmniejszenie wszelkich socjalnych pomocy. I to jest sytuacja, która może spotkać Polskę. Dlatego, jeśli ktokolwiek będzie chciał dobra tego kraju, nie wolno pozwolić na żaden rząd techniczny. No i cóż, trzymajmy kciuki, aby do tego nie doszło i miejmy nadzieję, że uda się Polskę po prostu uratować zapewnić jej przetrwanie. Tylko tyle mogę powiedzieć. Nie wiem czy uda się wygrać ten materiał przed końcem ciszy wyborczej, czy też nie. Dlatego staram się mówić w sposób jak najmniej kontrowersyjny, ograniczając się jedynie do przyszłości i nie wymieniając żadnej frakcji politycznej. I tutaj chciałam przy okazji powiedzieć Wam trochę na podstawie materiałów, które udało mi się zebrać, także kwestii związanych z aktualną sytuacją. Bardzo dużo materiałów jest związanych. Z kwestią Bliskiego Wschodu, i właściwie możemy zauważyć, tak jak już mówiłam, o niezależnej informacji, że właściwie taka przestaje istnieć. Racja zależy, ma zależeć tylko od tego, kto ją podaje, a mianowicie mamy się nauczyć, że tylko Media, powiedzmy sobie, yy, głównego nurtu mają rację i mamy nie zadawać pytań, tylko jak przystało na dobrych niewolników, mamy się podporządkować. I tu chciałam powiedzieć, że kiedyś zastanawiałam się, jaka jest różnica między człowiekiem wolnym a niewolnikiem. Otóż, kiedy człowiek wolny yy, słyszy pewne rzeczy których nie rozumie, zadaje pytania. Natomiast nie nowo, niewolnik nie zadaje żadnych pytań. On jedynie wykonuje polecenia. I od nas się wymaga, abyśmy byli niewolnikami. A um, można powiedzieć, że y, próby zrozumienia świata mają się ograniczyć do mentalności kibica y, y, danego zespołu, mamy kibicować i mamy przyjmować y, po prostu za dobrą monetę wszystko, co nam zostanie powiedziane przez odpowiednie źródło, chociaż byłaby to prawdziwa bójda na resorach. To po prostu mamy to zaakceptować i nie zadawać pytań i się nie zastanawiać. I chciałam Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o tak zwaną dezinformację, to kaczki dziennikarskie istniały od zawsze. I nie jest to nic nowego. Szanujący się dziennikarz, jeśli popełni taką kaczkę, to po prostu jasno o tym pisze przeprasza odbiorców, czytelników i mówi po prostu, że jest mu przykro i to jest takie normalne działanie. Zwróćcie uwagę, że w tej chwili nie ma niejako nawet możliwości przeproszenia za fałszowanie.

Także wystarczy popatrzeć na obecną dyskusję Ilona Maska z Digital Act Unii Europejskiej, który praktycznie zakazuje samodzielnego myślenia. I to o czym mówił Massimo Mazzucco i co ja też osobiście zauważyłam, to infantylizacja społeczeństwa. To znaczy zaczynamy traktować społeczeństwo jako dzieci i mówić do nich z pozycji Kogoś, kto wie lepiej, kto jest mądrzejszy, właśnie tak jak mówią dorośli do dzieci. Dlatego, że dzieci nie mają kryty zmysłu krytycznego i nie mogą prawidłowo oceniać faktów. Natomiast jesteśmy y, y, dorosłymi ludźmi i jako tacy mamy możliwość wyboru. I, i zauważcie, że największym darem Boga a według y, chrześcijańskich tradycji jest wolna wola. I tej wolnej woli nie wolno nam zabrać. Po prostu mamy prawo nawet do mylenia się. Każdy ma prawo się mylić, uczymy się na błędach i ma prawo zmienić opinię, ma prawo się uczyć jest to nawet swego rodzaju obowiązek nauka. Która, która pozwala nam poprawiać się, być lepszym. W tej chwili właściwie walka już nie trwa nawet o pieniądze, które właściwie przestały istnieć, jako że 1% ludności świata poświada dobra równe 99% pozostałej ludzkości. W wyniku czego w tej chwili walka idzie nie o to, żeby jeszcze więcej zarobić, ale o to, żeby odebrać własność tym, którzy ją jeszcze posiadają. O, idzie o władzę. W tej chwili zamiast pieniądza mamy jeden klik i jest to próba kolejnego przejęcia władzy, bo tu nie chodzi o dobrobyt, nie chodzi o posiadanie rzeczy materialnych. Chodzi o o bycie bogiem i można by powiedzieć, ustalanie czasu grynić. To, co w tej chwili widzimy, zmiany w scenariuszu politycznym, to coś, co można by było określić jako demokratura. To znaczy, mamy jeszcze teoretycznie wybory. Natomiast nie mamy władzy. Możemy w pewnym stopniu wybrać jedynie nadzorców, którzy będą ekonomów, którzy będą stać nad nami z batem. Natomiast władzy jako takiej nie wybieramy, nie wybieramy polityki. Zresztą tam, tym bardziej jak wam o tym już wspominałam, w tej chwili partie polityczne nie mają programów. Są to tak zwane partie autorskie, kiedy po prostu ludzie firmują swoimi nazwiskami partie, natomiast nie przedstawiają planu, który chcieliby zrealizować. Wracając do, do tego, co ostatnio miałam okazję obejrzeć i do czego zachęcam Was różnie, również to kolejny wywiad z Franco Fracassim, związany z jego ostatnią książką Witajcie w roku 1984, czyli badania nad więzieniami. Pod gołym niebem, zwanymi inteligentnymi miastami. Tym, tym razem był to wywiad na kanale Vaso di Pandora, który poruszał nieco inne zagadnienia niż rozmowa z Massimo Mazzucco. Tutaj Franco Fracassi zwrócił uwagę na właściwie powiązanie tego nowego systemu właśnie z siecią 5G. I przede wszystkim ze sztuczną inteligencją. Przy czym tutaj należy raz jeszcze podkreślić, że jeśli inteligencja to nie sztuczna, a tym mianem dla zmylenia niejako nas, zwykło się określać system komputerowy, który ma naśladować. Ludzką inteligencję, ale tylko ją naśladować. Natomiast system UF opiera się o algorytmy wymyślone przez człowieka. Czyli nie jest to, owszem, potrafi się dalej doskonalić, ale tylko na podstawie tego, co zaprogramował człowiek. Także nie ma tu mowy o obiektywizmie, ponieważ to, co już możemy zobaczyć, to to, że pewne treści ideowe zostały również zakodowane i po prostu stanowią punkt wyjściowy. Jednocześnie Ogromnym błędem jest to, co mówiłam w takim vlogu Czarny Łabędź. A mianowicie założenie, że wszystko jest przewidywalne, podczas kiedy świat opiera się, właściwie rozwija się dzięki, dzięki zdarzeniom, które możemy określić jako nieprzewidywalne. Oczywiście później stara się dowieść, że było to możliwe do przewidzenia i w ten sposób budować pewne modele, które mają ten schemat uwzględniać, natomiast nie uwzględniają żadnego nowego, Wydarzenia, które mogłoby świat zmienić. Na przykład, o czym możemy powiedzieć, takie wydarzenia jak wybuch wulkanu, który by zmodyfikował klimat, a jest to możliwe. Wystarczy jeden wybuch, aby klima, pogoda zmieniła się na kilka lat, bo przy jednym wybuchu nie możemy mówić o klimacie, tylko o pogodzie. Natomiast wystarczyłaby reakcja łańcuchowa, czyli wybuch jednoczesny kilku wulkanów, po to, żeby zmodyfikować. Także klimat na wiele lat. Także tego się nie uwzględnia. Nie uwzględnia się także uderzenia asteroidy, ponieważ nie można przewidzieć, jakie to działanie będzie, bo wszystko zależy także od miejsca uderzenia, od wielkości, od pogody, od bardzo wielu czynników, których wszystkich nie można uwzględnić. Także po prostu musimy przyjąć do wiadomości, że świetnie. Świat zmieniają wydarzenia niepożądane. I tutaj, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to warto powiedzieć, że wiele agencji informacyjnych, czyli te, które powinny podawać gołe fakty, korzysta już nie z żywych dziennikarzy, tylko właśnie z systemów sztucznej inteligencji. I to właściwie sprawia, że jeśli odpowiednio się zaprogramuje te systemy, to każdą informację będzie można przeczytać. Przedstawić w sposób daleki od rzeczywistości tylko, i nieobiektywny, a mianowicie tylko z jednego punktu widzenia. O czym pamiętajmy? Tutaj kwestia, którą, którą widzimy. To także odczłowieczanie ludzi i podział na lepszych i gorszych. Tutaj warto powiedzieć, że właściwie to, co widzimy, jest skutkiem działania i powstania czegoś, co nazywa się komisją trójstronną, a mianowicie reprezentowaną przez trzech przedstawicieli świata. Amerykańskiego, Henry'ego Kissingera, Zbigniewa Brzezińskiego i Dawida Rockefellera, którzy w skrócie mówiąc doszli do wniosku, że świat powinien że północna półkula jest lepsza od światowego południa, czyli od półkuli południowej i z tego powodu powinna narzucać niejako swój punkt widzenia reszcie świata. Przy czym tutaj wybrano przedstawicieli. Tego, tej lepszej półkuli, a mianowicie Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, zwróćcie uwagę, nie Europa Środkowa ani Wschodnia, tylko Europa Zachodnia i Japonia, która ma reprezentować Azję. Także, no cóż, trudno także określić jakiekolwiek obiektywne zasady takich podziałów. No, ale to powiedzmy sobie jest. Kwestia taka początkowa, również przewidziano technokrację, czyli, jakby to powiedzieć, coraz bardziej mechaniczny sposób rządów i odebranie władzy ludziom. Także nawet jeśli mamy te wybory, jak powiedziałam, to tylko kwestia wyboru poganiacza niewolników. Jednocześnie w takim świecie przy przejmowaniu Władzy przez systemy komputerowe, które zostały odpowiednio zaprogramowane. Dochodzimy do coraz bardziej skrajnej cenzury, i w tej chwili, na przykład w okresie zarazy, firma Amazon, która zajmowała się początkowo tylko handlem, zaczęła przejmować rolę wydawnictw. Właściwie niedługo jedyna szansa wydania książki to będzie wydanie przez Amazon. Albo podobną firmę. Są bardzo duże korporacje, które jak działają, to może opowiem Wam innym razem z perspektywy pisarza, bo nie jest to specjalnie korzystna perspektywa. W tej chwili właściwie można twierdzić, że w chwili obecnej stara się globalizować, ujednolicić także rynek książki, starając się produkować jedynie pozycje, które. Będą mogły służyć wszystkim, właściwie zlikwidować wszelkie różnice, wszelkie tradycje kulturalne. Zresztą w ogóle trzeba powiedzieć, że wartość literatury została bardzo pomniejszona, i to nie tylko przez przejmowanie jej roli przez produkcje telewizyjne, ale także przez obowiązkową. Kwestię ideologiczną. Właściwie możemy przypomnieć stare dowcipy z czasów PRL-u, kiedy to właśnie nawet Opowieść o słoniach musiała się nazywać Słoń, a sprawa Polska. Ewentualnie słoń wielki, największy słoń radziecki największy komunista, albo słoń kubański młodszy brat słonia rosyjskiego. To jest to do niedawna było to bardzo śmieszne. W tej chwili wszystko przestaje być śmieszne, ponieważ stara się praktycznie ograniczyć wszystkie środki. Przekazu, no i właściwie w przyszłości, jeśli będzie potrzeba książek, będą one jedynie pisane przez systemy komputerowe. Warto o tym pamiętać, warto się nad tym zastanowić i warto pomyśleć, jak można by powiedzieć w końcu stop. I tutaj kolejna sprawa. To kwestia likwidacji wolności albo zmiany konotacji, czyli znaczenia tego, co możemy określić jako wolność. Wolność zaczyna być postrzegana nie jako możliwość do decydowania o własnym życiu. Wolność ma być jedynie restrykcyjna w stosunku do powiedzmy sobie pewnych zachowań, których nie, które nie każda etyka gwarantuje, a więc mniejszości mają prawo, chociaż tutaj do powiedzmy, sobie bycia mniejszościami, co ciekawe, nikt im tego prawa nie zabiera, ponieważ prawa mniejszości powinny mieścić się w zakresie praw każdego człowieka. I o tym warto pamiętać. Stąd stara się ten termin rozwodnić, praktycznie zlikwidować. I w tej chwili mamy tutaj. Aha, i chciałam Wam powiedzieć, że wolność, wolność ma także być. Synonimem niejako dopuszczania form, które na przykład religi których religia chrześcijańska nie dopuszcza, tak jak na przykład eutanazja. To ma być wolność, podczas kiedy nie ma wolności do tego, aby powiedzieć nie, żeby żyć zgodnie z dekalogiem natomiast na swój sposób. Mamy i, i wiecie kolejne pojęcie, które się zmienia, to pojęcie tolerancji. Tolerancja jest to wytrzymywanie kogoś. Od nas nie wymaga się już tolerancji wobec tak zwanych mniejszości, wymaga się pełnej akceptacji, chociaż na przykład normy religijne na to nie pozwalają. I jest to wyjątkowo smutne. I wreszcie to, co ciekawe, mowa o historii, o pisaniu historii. Wcześniej zwykło się mówić, że zwycięzcy piszą historię, a teraz można powiedzieć, że historię piszą autorzy scenariuszy, bo najpierw stara się stworzyć scenariusz, a później ten scenariusz się realizuje. Kiedy patrzymy na pewne wydarzenia, tutaj wystarczy zorientować, że jest to po prostu napisany scenariusz, który obecnie jest realizowany. Nie będę Wam mówić o, o pewnych pozycjach książkowych i filmowych, które na przykład wyprzedziły zarazę, a które dokładnie pokazały to, co zostało zrealizowane. A więc trzeba powiedzieć, że historię w chwili obecnej. Piszą autorzy scenariuszy. Co jeszcze się działo? No dzisiaj wśród takich wiadomości z ostatniej chwili warto powiedzieć, że z rano rana doszło do alarmu w Luwrze, podczas którego to największe muzeum zostało opróżnione z wszystkich zwiedzających, dlatego że rzekomo był Alarm przeciwterrorystyczny. I zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz, że jeśli chodzi o pozbawianie ludzi wartości, które no są przynajmniej jeszcze dla mojego pokolenia ważne dostępu do kultury. Zwróćcie uwagę, że Owe wszelkie organizacje, które przypisują sobie prawo do obrony środowiska, choć w rzeczywistości nie dbają o obronę ani środowiska, ani fauny, ani flory, a mianowicie rzeczą charakterystyczną są ataki na dzieła sztuki. Rzeczą charakterystyczną tych czasów było zniszczenie muzyki, gdyż stwierdzono, istnieje muzykoterapia, czyli stwierdzono nawet, że krowy, które słuchały muzyki Mozarta, dawały więcej mleka. Śmieszne badania, ale nie mniej jednak wskazywały, że muzyka wywiera ogromny wpływ, może pomagać poczuć się lepiej. Po prostu jest emanacją piękna i um, zwróćmy uwagę, że na muzykę reagują już niemowlęta, które nie umieją mówić, które uczą się dopiero żyć, potrafią właśnie zasypiają przy kołysance śpiewanej przez matkę uspokajają się przy muzyce. Dlatego po prostu zabieranie muzyki, lansowanie jako popularnej muzyki pozbawionej linii melodycznej, ograniczającej się często do, do szeregu wyrazów nieparlamentarnych i rytmu, po prostu odbiera możliwość cieszenia się dobrodziejstwami muzyki. Także na to też zwróćcie uwagę. Kolejna wypowiedź pana, który się nazywa Joelle Magaldi i który był wielkim mistrzem masonerii włoskiej. Zrezygnował obecnie ze swojego stanowiska i chętnie udziela wywiadów, przede wszystkim dla kanału Border Nights. Który zwrócił uwagę, że właściwie w tej chwili widzimy wszystkie fikcyjne podziały, ponieważ odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, Uf, pan wspomniał, że właściwie organizacje, które tutaj okazują się bardzo agresywne w działaniu przeciwko cywilom, to są organizacje, które współpracują i mają wspólny cel. Celem tym jest zastraszenie ludzi, wprowadzanie zarządzania strachem i wprowadzanie chaosu. I tutaj kolejna bardzo mądra wypowiedź pana profesora Meluciego na kanale Radio Radio, który po prostu stwierdził, że wojny, wojna, do której się w tej chwili usiłuje doprowadzić, jest od bardzo dawna już sposobem rozwiązywania problemów ekonomicznych ludzkości. W dawnych czasach były organizowane chyba co 50 lat jubileusze podczas których, powiedzmy sobie, likwidowano wszystkie długi. To był czas, w którym właściwie można było ruszyć od początku. Także dłużnicy byli uwalniani od swoich długów. Później tą rolę przejęły wojny, kiedy to można było w ten sposób też zlikwidować długi, wprowadzić nowy porządek. Zwróćcie uwagę, jak bardzo zmieniał się świat po każdej wielkiej wojnie. Zwróćcie uwagę na zdjęcia. Łączy się to chociażby nawet z modą, ze strojami, z, ze sposobem życia. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia i porównać, jak wszystko się zmieniło, więc jest to sposób na wprowadzanie zmian. I bynajmniej niezwiązany z ludźmi. Zresztą tutaj możemy zauważyć właściwie, w jaki sposób ludzkość w tej chwili zaczyna się cofać w rozwoju. Ponieważ z czasem wojny rozwiązywały starcia żołnierzy czyli ludzi, którzy szli na wojnę, którzy byli świadomi, że idą walczyć i walczyli w imieniu państwa, w imieniu narodu, w imieniu króla. Podczas gdy ludność cywilna nie była obiektem wojny, nie była obiektami prześladowań. Natomiast w chwili obecnej wojna na wyniszczanie razi przede wszystkim cywilów, razi ludzi niewinnych, razi dzieci. Dla mnie taka szokująca była wypowiedź pani Moniki i Monardi, która. Reprezentuje włoskich działaczy w organizacji Lekarze bez Granic i która mówiła o tragicznej sytuacji w tej chwili na, w Strefie Gazy. Gdzie szpitale są bombardowane i gdzie właściwie nie ma możliwości działania. Jednocześnie dodam, że dziewięciu pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych zginęło podczas nalotów. I jeszcze z tym związana straszliwie przyjmujące, straszliwie przejmujące świadectwo pani, która się nazywa Elizabeth El i która jest teściową obecnego premiera. Szkocji, pana Hamzy Jusufa. Ta pani jest pochodzenia palestyńskiego, jednak całe życie spędziła w Anglii, jest emerytowaną pielęgniarką, pracującą wcześniej w szpitalu Dandy, i pojechała po prostu odwiedzić krewnych, i została uwięziona w strefie gazy. I jej wypowiedź, macie link, mówię w języku angielskim, więc możecie posłuchać, jest naprawdę przejmująca. Także nad tym też musimy się zastanowić. Kolejne pytanie to o pytanie o działania Organizacji Narodów Zjednoczonych, która powstała po to, żeby zapobiegać wojnom. Jakie są jej działania? W tej chwili pani, na przykład pani Elena Bazile, pani, która była włoską ambasadorem między innymi w Szwecji i w Brukseli, mówi jasno, że nikt mimo iż że ONZ ograniczyło się do wydawania rezolucji, których nikt nie uwzględniał, a chodziło między innymi o to, co działo się w Strefie Gazy. I tutaj raz jeszcze podkreślam: jakiekolwiek okrucieństwo, jakiekolwiek akcje przeciwko niewinnym ludziom, w tym dzieciom, powinny zostać potępione. Ale trzeba się zastanowić nad przyczynami sytuacji i starać się doprowadzić do pokoju. A jeśli zwrócicie uwagę w tej chwili, nikomu na pokoju nie zależy. No cóż. A tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i miejmy nadzieję, że jutro obudzimy się w lepszej Polsce.